Witam serdecznie. Witam. Jak ocenia Pan siłę biznesową grupy AB na tle rynku po pierwszym kwartale 2017 roku? Komentując nasze wyniki w tym kwartale, należy przypomnieć, że ubiegłoroczne wyniki kwartału z 2016 roku były rekordowe. Niemniej jednak udało się te wyniki poprawić. Zarówno jeżeli mówimy o obrocie, tu mamy 9% wzrost, jak i o zysku netto, tu mamy 6% wzrostu, więc trudno nie uznać te wyniki za bardzo dobre. Jeżeli przyjrzymy się dalej tym wynikom, to o sile tych wyników najlepiej świadczy fakt, że nasz wynik netto jest prawie 10 razy większy niż naszej największej konkurencji giełdowej. Generalnie z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. Byliśmy liderem rynku IT w Polsce, w Czechach i w regionie i tą pozycję lidera po tym kwartale zdecydowanie umocniliśmy. Jak zatem zachowywały się poszczególne rynki i jakie one mają perspektywy? Na pewno motorem wzrostu w wyniku w tym kwartale była Polska. Tu tylko skomentuję wyniki jednostkowe, one nie są porównywane rok do roku ze względu na obecność firmy B2B, która jest operatorem logistycznym naszego centrum nowego w Magnicach. Jeżeli chodzi o perspektywy rynku, na pewno widzimy potencjał do dużych wzrostów. Dlaczego? Mamy bardzo dobre wskaźniki makroekonomiczne zarówno w Polsce, jak i w Czechach, na Słowacji, takie jak wzrost PKB, spadek bezrobocia, wzrost płacy nominalnej. Widzimy także perspektywy lepszego wydatkowania środków unijnych, zarówno w Polsce, jak i w Czechach, bo tutaj widzimy powolne rozpędzanie się różnych projektów. Także widzimy pozytywne efekty takich inicjatyw jak 500+. Grupa AB, jak widać, rozwija sprzedaż wszystkich asortymentów, natomiast szczególnie na fali wydają się tematy, kwestie związane z chmurą, VAT-em i asortymentem dla graczy. Coś więcej może Pan o tym powiedzieć? Na pewno były to takie grupy produktowe, które napędzały nam ten rozwój. Na pewno strategicznie bardzo jesteśmy zainteresowani rozwojem generalnie tylko e-commerce'u, ale usług w chmurze. Tu jest przyszłość naszej branży. Tu przypomnę, byliśmy liderem rynkowym, byliśmy pierwszą firmą wybraną przez Microsoft do rozwoju chmury nie tylko w Polsce, jak i w Czechach i w regionie. Pierwszym lokalnym graczem. Ten potencjał wykorzystaliśmy. W tej chwili mamy już własne swoje autorskie rozwiązanie, które pracuje, mamy już kilkuset klientów, notujemy duże wzrosty obrotów. Tu przypomnę pewien ważny wskaźnik. Rozwój usług w chmurze ma pięciokrotnie większą dynamikę niż tradycyjna branża IT, czyli jest się o co bić. Wartość rynku już w tej chwili to jest około 800 milionów złotych i tu na pewno chcemy mieć tą pozycję lidera dalej umacnianą w przyszłości. Jeżeli pójdziemy dalej, gaming oczywiście też tak, tu jest rynek wartości około 2 miliardów 200 milionów złotych, jeżeli mówimy o Polsce, Czechach i Słowacji. Tu także mamy mocną pozycję, chcemy mieć ją mocniejszą. Tu mamy bardzo unikalne inicjatywy, na przykład w Czechach rozwijamy sieć Xplay. To jest dosyć unikalna formuła innowacyjna, tak zwany shop in shop. W tej chwili już 89 punktów sprzedaży ATC ma pod swoją kontrolą. Mamy pełną ofertę gamingową, ponad 7 tysięcy produktów. I tu jesteśmy przekonani, że na pewno to będzie potencjał do przyszłych wzrostów. Co jest dla nas ważne, jest to asortyment z wyższą marżą i z wyższą ceną jednostkową. Jeżeli mówimy o innych asortymentach, grupach produktowych, to także tradycyjnie w tym kwartale był bardzo wysoki wzrost, także w segmencie VAD-u, to jest 60%, jak i w segmencie RTV AGD 55%. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak ocenia Pan wyniki finansowe grupy AB w pierwszym kwartale 2017 roku? Mamy ze sobą bardzo udany kwartał. Udało nam się zwiększyć przychody około 9% w tym kwartale. Narastająco poprawa to nawet 13% rok do roku. Oprócz zwiększonych obrotów możemy również pochwalić się utrzymaną na dobrym naszym zdaniem poziomie rentownością na każdym poziomie. A odnosząc to nawet do wyników konkurencji, możemy powiedzieć, że to był okres bardzo, bardzo dobrych wyników. Skąd takie wyniki się wzięły? Tutaj możemy wskazać na dwa filary tego sukcesu. Po pierwsze, to bardzo stabilna baza kapitałowa i finansowa w naszej grupie. Możemy pochwalić się bardzo wysokim poziomem kapitału własnych w kwocie 640 milionów złotych, co powoduje, że w naszej strukturze bilansu już 1/3 to są kapitały własne. Praktycznie idealna struktura finansowania takiego biznesu, jak biznes dystrybucyjny w branży IT. Z drugiej strony, drugim filarem takiego sukcesu jest nasza wysoka zdolność operacyjna do obsłużenia tego właśnie rosnącego obrotu. Możemy to zrealizować głównie dzięki temu, że w połowie ubiegłego roku udało nam się oddać do użytku
automatyczne centrum logistyczne w podwrocławskich Magnicach, inwestycja rzędu 130 milionów złotych. Obecnie pokazuje swoją dużą elastyczność i pozwala zaspokoić nasz popyt na operacje naszych klientów i dostawców. Wspomniał Pan już między innymi o wzroście przychodów i o bardzo silnych kapitałach własnych tworzących modelową strukturę pasywów. Na jakie inne liczby i wskaźniki inwestorzy powinni szczególnie jeszcze zwrócić uwagę? W tym kwartale chcielibyśmy się bardzo pochwalić naszą poprawą cash flow operacyjnego. Za cztery kwartały narastające udało nam się poprawić cash flow operacyjny aż o 58 milionów złotych w stosunku rok do roku. To z jednej strony, z drugiej strony też osiągnęliśmy bardzo dobry współczynnik dług netto do EBITDA. W tej chwili on wynosi 2,9, w okresie poprzednim był powyżej 3, więc uważamy, że to osiągnięcie jest warte odnotowania. Jak zatem te liczby przekładają się na możliwości wzrostu w kolejnych okresach? Tutaj trzeba zrozumieć, jak obecnie działa branża dystrybucji IT. Działa w bardzo wymagającym otoczeniu. Bardzo istotne jest, aby partner, który jest takim dystrybutorem, miał bardzo silną bazę kapitałową, był w stanie finansowo obsłużyć zwiększający się obrót. My taką bazę posiadamy. Podkreślam jeszcze raz, mamy 640 milionów złotych kapitałów własnych, co stanowi prawie 1/3 naszej sumy bilansowej. Doceniają to zarówno banki, instytucje finansowe, nasi klienci, ale przede wszystkim nasi partnerzy, nasi dostawcy. To są globalni gracze, którzy swoją ekspansję w danym regionie chcą oprzeć o bardzo stabilnych, przewidywalnych, mocnych finansowo partnerów. Jak to się przekłada na konkretne działania? My, posiadając dobrą bazę finansową, jesteśmy w stanie zaabsorbować wyższy poziom zatowarowania, mieć tak zwaną natychmiastową dostępność asortymentu, która jest bardzo ważna w branży IT. I praktycznie jako jedyny dominujący podmiot na naszym rynku mamy taką ofertę w każdym kwartale dostępną do wzrostu dla naszych dostawców i odbiorców. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję.